21 listopada w hali sportowej przy ulicy Wybickiego w Malborku odbył się 12 Rambit przedszkolny. Rambit jest spartakiadą przedszkolaków, organizowaną już po raz 12 przez Urząd Miasta Malborka i Przedszkola Malborskie. Ile przedszkoli w tym roku wzięło udział? W Rambicie wzięło udział 10 malborskich przedszkoli, pogrupowanych w 5 zespołów. Każdy zespół tworzyły 2 przedszkola, nazwane kolorami. Jest to impreza o charakterze rywalizacji sportowej, integrująca środowiska przedszkolne w mieście. Organizowana przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Malborskie Przedszkola. Jak zwykle po raz kolejny zabawa jest przednia, bardzo dobra organizacja. Duża rywalizacja. Są ogromne emocje, ale to się składa właśnie na dobrą zabawę. Dla mnie to jest rewelacja, bardzo świetna forma rozrywki. Przede wszystkim dzieci się mogą bawić, zmobilizować, pobiegać i rodzice też troszeczkę się nauczą dyscypliny. Dzieciom trzęsą się serduszka, rodzice podskakują z radości, a ja biegam jak szalona. W konkurencjach brały udział dzieci, a także ich rodzice. Dla najmłodszych sportowców przygotowano m.in. podawanie woreczka, toczenie piłki, bieg, a także toczenie się przez tunel. Nieco starsi zawodnicy musieli zmierzyć się w skoku na skakance, w biegu z piłką na łyżce, a także skoku na piłce, który okazał się najbardziej trudny dla rodziców. We wszystkich konkurencjach zespoły walczyły o każdą sekundę. Szala zwycięstwa każdej drużyny wahała się do ostatnich minut i końcowej punktacji. Każde z przedszkoli było świetnie przygotowane, świetnie się bawiło i również rodzice stanęli na wysokości zadania. Witam Was bardzo serdecznie. Chciałem zapytać się, jak podobała Wam się rywalizacja sportowa? Było fajnie i mamusiowie i tatusiowie występowali. A powiedzcie, ciężko było? Nie, dla mnie trochę łatwo i trochę ciężko. A która konkurencja podobała Wam się najbardziej? Dziś nikami. Komu należy podziękować za dzisiejszy dzień? Ja myślę, że najbardziej trzeba podziękować nauczycielkom przedszkoli, które przygotowywały dzieci, również rodzicom, że zgodzili się wziąć udział w takiej imprezie i poświęcić swój czas, by bawić się wspólnie z dziećmi.